Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na informacje dnia. Na Jasnej Górze odbyła się 25. pielgrzymka rodziny Radia Maryja. Tradycyjnie już ta wyjątkowa wspólnota dziękowała Matce Bożej za opiekę. W tym roku szczególnym powodem do wdzięczności była konsekracja świątyni pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Słowa pozdrowienia do rodziny Radia Maryja skierował Ojciec Święty Franciszek. Przybyłych pielgrzymów pozdrowił ojciec Marian Waligura, przeor Jasnej Góry. Wszystkich obecnych tutaj pielgrzymów i tych, którzy łączą się z nami duchowo, pozdrawiam i wyrażam serdeczną wdzięczność za waszą wierność duchowej stolicy Polski. Wszyscy bądźcie gorąco pozdrowieni. Przed południem artyści scen polskich wystawili koncert słowno-muzyczny zatytułowany Chrzest biało-czerwonej w reżyserii Barbary Dobrzyńskiej. Do 1050. rocznicy Chrztu Polski nawiązuje również hasło tegorocznej pielgrzymki Gdzie chrzest, tam nadzieja. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Podczas homilii ksiądz arcybiskup mówił, że Kościół w Polsce jest powołany do tego, by zakorzeniony w Chrystusie przez chrzest wyznawał z pokorą i odwagą wiarę w Niego, świadcząc o tym czynami miłosierdzia. Miłosierdzie bowiem jest wyrazem wiary, a wiara jest podstawą miłosierdzia. Temu zasadniczemu celowi winny być podporządkowane wszystkie nasze instytucje kościelne, struktury i organizmy duszpasterskie. Miłosierdzia przede wszystkim winno uczyć swoich widzów i słuchaczy, także telewizja Trwam i Radio Maryja. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki podkreślał, że zadaniem kościołów jest wychowywanie serc, które przez konkretne czyny miłosierdzia przyjdą z pomocą cierpiącym, którzy uciekają przed wojną, prześladowaniami i śmiercią. Chrześcijanie winni dążyć do współpracy z odpowiednimi organami władzy państwowej i organizacji społecznych. Tylko szeroko zakrojona akcja humanitarna, uwzględnienie politycznych i ekonomicznych przyczyn istniejących trudności może doprowadzić do rzeczywistej poprawy sytuacji. Pod koniec Eucharystii głos zabrał i słowa podziękowania skierował do rodziny Radia Maryja dyrektor i założyciel katolickiej rozgłośni ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział do nas: macie wiele do zrobienia w Polsce, wiele do zrobienia przez modlitwę, wpływ na młodzież, wpływ na rodziny, a więc alleluja i do roboty. Alleluja i tak jest, do ewangelizacji Polski i świata. W Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej spotyka się dzisiaj wyjątkowa wspólnota modlitwy i czynu. Czytamy w liście skierowanym do rodziny Radia Maryja przez prezydenta Andrzeja Dudę. List na Jasnej Górze odczytała minister Małgorzata Sadurska. Życzę Państwu, aby tegoroczna pielgrzymka na Jasną Górę przyniosła umocnienie ducha, pokój serca i radość. Pragnę też podziękować za Państwa modlitwę w intencji ojczyzny i władz państwowych oraz za zaufanie, jakim mnie Państwo darzą. Najserdeczniej wszystkich Państwa pozdrawiam. Szczególne podziękowania Andrzej Duda skierował pod adresem ojca doktora Tadeusza Rydzyka. Głos zabrała również premier Beata Szydło. Szefowa polskiego rządu dziękowała rodzinie Radia Maryja za to, że jest zawsze wierna, nie poddaje się i nie ulega nawet wtedy, kiedy jest najtrudniej. I to właśnie rodzina, która jest siłą Polski, jest dla nas priorytetem. Chcemy, by polskie rodziny żyły godnie, by były szanowane i by były bezpieczne. I zrobimy wszystko, żeby tak było. Dołożymy wszystkich sił, by każda polska rodzina była pewna, że w Polsce, w naszej ojczyźnie, polskie państwo troszczy się o nią i ma ją za najcenniejszą, za najważniejszą sprawę. Bo to jest bogactwo Polski.
polskie rodziny. List do rodziny Radia Maryja przesłał także ojciec Michael Brel, przełożony generalny Zgromadzenia Redemptorystów. Rodzina Radia Maryja jak co roku wystosowała telegram do ojca świętego Franciszka. Także papież przekazał pozdrowienia rodzinie Radia Maryja. Pozdrowieniem obejmuje także uczestników wielkiej pielgrzymki rodziny Radia Maryja do sanktuarium w Częstochowie, która odbywa się już po raz 25. Transmisję z pielgrzymki do stóp jasnogórskiej pani przeprowadziła Telewizja Trwam i Radio Maryja. Efektem szczytu w Warszawie jest wyraźne podniesienie poziomu bezpieczeństwa Polski, podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Lider partii rządzącej podziękował też najważniejszym politykom swojej formacji za pracę, jaką włożyli w przygotowanie szczytu. Szczyt NATO za nami to jest naprawdę ogromny sukces naszego kraju. Sukces, na którym pracowało wiele osób, ale jest moim świętym obowiązkiem podziękować przede wszystkim temu, kto jest głównym autorem tego sukcesu, tego ogromnego sukcesu. Chodzi o ministra Antoniego Macierewicza. Wziął na siebie i sprawy związane z rokowaniami w wielkiej mierze i sprawy związane z organizacją. Przy czym jeżeli chodzi o organizację, zabezpieczenie, tutaj mamy też ogromne zasługi pana ministra Błaszczaka. To są dwaj ludzie, którzy dzisiaj powinni być chwaleni, zapamiętani, bo naprawdę zrobili bardzo, bardzo dużo. Ale podkreślę jeszcze raz ogromną, decydującą rolę Antoniego Macierewicza. Jest to sukces prezydenta, wielki sukces prezydenta. Prezydent w tym wszystkim uczestniczył, był o wszystkim informowany, także jego współpracownicy w tym uczestniczyli, w szczególności w imieniu tutaj Krzysztofa Szczerskiego. Mamy wyraźne, bardzo wyraźne podniesienie poziomu bezpieczeństwa naszego kraju. Mamy nowy etap w funkcjonowaniu sojuszu. Mamy jego ożywienie, można powiedzieć w jakiejś mierze nawet reanimację. To jest coś, na co czekaliśmy i co podnosi i nasze bezpieczeństwo, i naszą pewność siebie. Jest pierwsza oficjalna odpowiedź Rosji na ustalenia szczytu NATO w Warszawie. Rosyjskie MSZ oświadczyło, że sojusz koncentruje swoje wysiłki na powstrzymywaniu nieistniejącego zagrożenia ze wschodu. Rosyjskie media warszawski szczyt nazwały natomiast antyrosyjskim. Oświadczenie dotyczące szczytu rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało w internecie. Wbrew obiektywnym interesom podtrzymania pokoju i stabilności w Europie i konieczności zespolenia potencjałów wszystkich odpowiedzialnych graczy międzynarodowych w przeciwdziałaniu wyzwaniom realnym, a nie wymyślonym, sojusz koncentruje swe wysiłki na powstrzymywaniu nieistniejącego zagrożenia ze wschodu. Moskwa oczekuje od sojuszu szczegółowych wyjaśnień w sprawie wzmocnienia jego rubieży. Okazją do tego będzie planowane na 13 lipca posiedzenie Rady NATO-Rosja. W ocenie rosyjskiej dyplomacji intensywna realizacja planów USA i NATO dotycząca tarczy antyrakietowej w Europie prowadzi do zmiany istniejącej równowagi sił i zagraża bezpieczeństwu euroatlantyckiemu. Uderzająca nierównowaga w umacnianiu flank NATO na tle bezprecedensowej skali niebezpieczeństwa, jakie pochodzi z kierunku południowego, świadczy o coraz bardziej oczywistym oderwaniu się bloku od aktualnych problemów dotyczących obrony i zapewnienia bezpieczeństwa obywateli państw członkowskich NATO. Rosyjskie MSZ oceniło, że dochodzi do coraz silniejszych prób demonizowania Rosji, które mają usprawiedliwić kroki podejmowane w sferze wojskowej przez państwa sojuszu. A na kolejne informacje dnia zapraszam Państwa bardzo serdecznie o godzinie 18:05. Do zobaczenia.